Cześć kochani! Mam dla Was szczególnie ważną informację, zwłaszcza jeżeli zastanawiacie się nad bardzo, bardzo poważnym krokiem w Waszym życiu. Tym krokiem będzie na przykład w Waszym przypadku małżeństwo. Słuchajcie, ta kamerka jest koniecznością społeczną i dlatego ją nagrywam, nie dlatego, żebym sama coś planowała. Jak zapewne wiecie, you can bound a witch, czyli wiedźmy zazwyczaj występują w stanie wolnym. I dlatego też mówię Wam o tym z poziomu wiedzy, a nie z poziomu doświadczenia tym razem, ponieważ na tę chwilę, jak zapewne widzieliście nawet moje dłonie, nie wzięłam z nikim ślubu i zasadniczo w momencie, kiedy oglądacie tę kamerkę, mogę Wam powiedzieć, że akurat takiego doświadczenia w swoim bogatym portfolio nie mam. Natomiast dlaczego ludziom odbija po ślubie? To bardzo łatwe. Słuchajcie, w momencie, kiedy łączycie swoje życie z drugą osobą i kiedy którakolwiek z osób w relacji w związku z tym zmienia nazwisko, osoba, która zmienia nazwisko, wchodzi w zupełnie inną wibrację brzmienia swojego imienia, nazwiska i w zupełnie inną wibrację numerologiczną swojego życia. Po około roku, kiedy mamy już wyrobione oficjalne dokumenty z tym nazwiskiem, kiedy mamy już nowy podpis, kiedy zaczynamy utożsamiać się, identyfikować się z tym nazwiskiem, może się okazać na przykład, że bardziej przesuwa nas ono w stronę jakichś cech związanych na przykład z materią, albo cech związanych z lękiem, albo w jakiś sposób wypacza nasz charakter, bo na przykład liczba, która powstanie w momencie, kiedy numerologicznie policzymy nowe nazwisko, przy naszym imieniu, przy połączeniu z liczbą imienia, ustanowi dla nas na przykład taki cień. Pamiętajcie o tym, że to nie zawsze jest tak, że osoba udaje, jest super w ogóle, świetna, najlepsza na świecie i później założy ten pierścień Saturna, bo nie wiem, czy wiecie, ale obrączka jest metaforą pierścienia Saturna, na swoją lewą dłoń, czyli na swoją dłoń księżycową, na swoją dłoń związaną ze wszystkim, co żeńskie, związaną ze wszystkim, co związane z immunologią, z organizmem, z wodą, z emocjami i tej osobie od samego pierścionka odbije. To się zdarza, o tym był władca pierścieni, ale przede wszystkim to się zdarza, natomiast jest to rzadkość. Rzadko jest tak, że to sam fakt poczucia należenia do jakiejś osoby, co oficjalnie bojkotuję, bo uważam, że człowiek nie należy do nikogo, więc już sam ten fakt czasami miesza w głowie, ale przeważnie to, co sprawia, że osoba zmienia swoje zachowanie, że zaczyna się zachowywać w sposób nieprzewidywalny, nierozpoznawalny wcześniej, jest związane właśnie z tym, że w momencie zmiany nazwiska zmienia się wibracja osobowości tej danej osoby. I teraz słuchajcie, warto przygotować się do tego, jeżeli już chcecie zrobić taki krok, jeżeli zależy Wam na tym, żeby to był ślub ratyfikujący gdzieś to Wasze połączenie matrymonialne, jeżeli zależy Wam na tym, to błagam Was, udajcie się wcześniej do numerologa, do astrologa i zobaczcie, co to będzie dla Was znaczyło. Jeżeli Wam zależy na tym związku, to czasami warto pozostać przy swoim nazwisku, bo na przykład to drugie nazwisko sprawiłoby, że będziecie mieli odpływ pieniędzy z biznesu, a mogłoby się okazać, że to w jakiś sposób negatywny, niszczący wpływa na Wasz charakter, na Wasze relacje z partnerem, na to generalnie, jacy jesteście na co dzień. Policzcie to, sprawdźcie to, zwróćcie uwagę na to, dlatego że bardzo często przeoczając taki malutki wycinek rzeczywistości, zamieniacie w piekło całą resztę. Słuchajcie, to nie jest tak, że ludzie wierzą w swoją relację do momentu, kiedy ktoś powie im, że mogą teraz legalnie ze sobą uprawiać seks, prawda? Rzadko jest tak, że człowiek chce dobiec do tej mety i później mu nie zależy. Ale często jest tak, jest to właściwie nagminne, że w momencie, kiedy osoba zmienia nazwisko, zmienia się nie tyle na gorsze, co po prostu ogólnie się zmienia. I jeżeli partner był przyzwyczajony do czegoś innego, jeżeli ta relacja nawet mogła być bardzo długotrwała, ale została podsumowana zmianą nazwiska, to jest pytanie, czy nadal
Jesteście dla siebie tym, co wcześniej reprezentowaliście, czy jest Wam z tym wygodnie, czy też nie. Słuchajcie, czasami nie warto ryzykować. Jasne, że super jest mieć nazwisko partnera. Jasne, że ekstra, jeżeli kobieta czuje takie swoje, powiedzmy, potrzeby, jest być podsumowaną tym, że teraz idziecie pod jednym sztandarem. Ale słuchajcie, czasami to jest naprawdę pomysł z piekła rodem. I dlatego też zastanówcie się, policzcie, poczytajcie i sprawdźcie. Świetnie będzie, jeżeli ta informacja uratuje czyjś związek, a być może życie. Pamiętajcie również o tym, słuchajcie, że ludziom odbija po ślubie ze względu na to, że jedna rzeczywistość bardzo często zderza się wtedy z drugą i usiłują utworzyć wspólną rzeczywistość. I jeżeli w tych rzeczywistościach mamy do czynienia z bardzo silnymi wibracjami, bardzo silna wibracja zawodu, bardzo silna wibracja osobowości, bardzo silne określone zachowania bądź nałogi, bądź przyzwyczajenia, to dochodzi do pewnego rodzaju spięć. I do tych spięć nie dochodzi dlatego, że stajemy się niemili, tylko do tych spięć dochodzi, bo rzeczywistość stara się przepłynąć w sposób najmniej kolizyjny. Stara się zawrzeć w jednej sytuacji dobro dla tych dwóch osób, dwóch wartości, które reprezentują, dla tych dwóch domów. Łączy te dwa domy w jeden. I czasami jest tak, że bardzo często, że w momencie, kiedy zaczynamy funkcjonować jako małżeństwo, kiedy zaczynamy funkcjonować jako związek podsumowany, związek legalny, zaczynamy wchodzić z tego wyrazu, z tego pojęcia ja pod pojęcie my. Nie każda osoba jest na tyle pewna swojego partnera, jest na tyle pewna swojej tej drugiej połowy zapierścionkowanej, żeby się wygodnie w tym my czuć. I dlatego też, słuchajcie, postarajcie się, jeżeli w ogóle myślicie o czymś takim jak małżeństwo i legalizacja związku, przygotować się do tego również bardzo odpowiedzialnie, bardzo przytomnie, na takim poziomie spirytualnym, na takim poziomie ezoterycznym. Czyli sprawdź, co da Ci Twoje zachowane nazwisko, co da Ci połączenie nazwiska poprzez myślnik, prawda, czyli nazwisko dwuczłonowe, a co da Ci nazwisko partnera. I razem wybierzcie, co będzie dla Was najlepsze. Razem sprawdźcie, jakiego rodzaju może to być zmiana, jakiego rodzaju impact może być wtedy w Twoje życie wprowadzony. Bo słuchajcie, to nie jest tak, że te wszystkie osoby chcą tylko faktycznie dobiec do tej ceremonii, a później niech się dzieje wszystko jedno, kredyt wzięty. Ludzie zazwyczaj nie są tak iwilistyczni. Nie siedzą wieczorem i nie zacierają rączek, że im się udało zrobić jakiś spisek. Słuchajcie, nie, ludzie chcą być dobrzy albo słuszni. Zasadniczo nie ma w nas takiej dążności, jeżeli nie jesteśmy w jakiś sposób złamani, jeżeli nie jesteśmy w jakiś sposób uszkodzeni psychicznie bądź psychiatrycznie tutaj w tym przypadku, zazwyczaj nie staramy się być źli, zazwyczaj to nie jest nasz kierunek, ale zazwyczaj tak nagła zmiana po ślubie, czyli zmiana w obrębie roku po zawarciu związku małżeńskiego, jest dla ludzi szokiem i po prostu nie potrafią się poukładać z powrotem do tych energii. Więc zastanówcie się, a słuchajcie, czasami może z tego wyjść taka śmieszna, zabawna sytuacja, w której okaże się, że to Wasz partner będzie chciał albo będzie potrzebował w jakiś sposób Waszego nazwiska. I kiedyś oczywiście tradycyjnie byłoby to nie do pomyślenia. Dzisiaj na szczęście już takich limitów ani urzędowo, ani społecznie, kulturowo nie ma. Z tego względu wybierzcie co dla Was najlepszego i pamiętajcie o tym, żeby nie stać się ofiarą swojej własnej niewiedzy. Zamierzasz zmienić nazwisko, zobacz czym będzie ta zmiana dla Ciebie i dla Twojego partnera. Z tego względu ja raczej tej zmiany nie planuję. Dzięki, namaste.